Proszę Państwa, dla nas radosna to rzecz, bo po wielu latach perypetii zwiększenia obciążeń w tej części dotyczącej ratowania pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia udało nam się przebudować tą najważniejszą część, która będzie służyła dla pacjentów i będzie służyła naszemu szpitalowi. Teraz tych miejsc będziemy mieć więcej i to powinno przyspieszyć przejmowanie pacjentów od zespołów ratownictwa. Tych łóżek jest więcej, tutaj na triażu jest 11 łóżek, na których ci pacjenci będą mogli leżeć. Oprócz tego jeszcze na sali obserwacyjnej jest nowa sala obserwacyjna i tam będzie 6 łóżek, gdzie ci pacjenci będą mogli być leczeni. Ta cała przebudowa i reorganizacja szpitala dotyczy rozdzielenia strumieni pacjentów, więc zobaczymy pierwszą część triażu, tą właśnie dla karetek systemowych, wtedy kiedy to odpowiednio przygotowane służby zajmują się nami w stanach chorych. I również na dole, gdzie samodzielni pacjenci, jeżeli trafią, będą rozdzielani, nie będzie już, mam nadzieję, tylu napięć i tylu mieszania się, przepraszam za korzystanie z pacjentów w różnego rodzaju stanie zdrowia.